Funkcja kwadratowa jest określona takim wzorem. Liczby x1 i x2 są różnymi miejscami zerowymi funkcji f, zatem, czyli chcemy wyznaczyć sumę miejsc zerowych. Może ten wzór sobie najpierw przepiszmy i sobie kilka słów o nim powiemy. Czyli tak, przede wszystkim, jeżeli chodzi o postać funkcji kwadratowej, to jest to postać iloczynowa. No bo wzór na postać iloczynową jest taki, tu mamy ax odjąć x1 razy x odjąć x2. Czyli teraz widzimy, że x1 znajduje się tutaj, a to będzie x2. No i możemy odczytać, tutaj x1 jest równe 2, a tutaj x2 jest równe 9, czyli suma tych miejsc zerowych będzie równa 2 plus 9, czyli 11. A więc poprawną jest odpowiedź A. Natomiast uwaga, tutaj zrobię takie troszkę, takie krótkie wtrącenie. Gdybyśmy mieli wzór funkcji taki, na przykład niech tu będzie 3x plus 4 i x odjąć 1, to ile byłoby równe x1 oraz x2? Stąd odczytamy x1, ale zwróćcie uwagę, że we wzorze mamy minus, a tu pojawił się plus, to znaczy, że pierwsze miejsce zerowe jest równe minus 4. Bo gdybyśmy to sobie wstawili tutaj do wzoru, to mielibyśmy x odjąć minus 4, tak, bo to odczytaliśmy, czyli 2 minusy dadzą nam plus, czyli mamy x plus 4 i będzie zgadzało się z tym, co mamy tutaj w nawiasie. Tutaj znaki się zgadzają, czyli wynik mamy na plusie, czyli x2 będzie równe 1. Dlatego tutaj oba miejsca zerowe były dodatnie, bo tutaj w nawiasach mieliśmy minusy.